Myślę sobie, no trzeba go poznać, trzeba wiedzieć, co to za człowiek. No i tutaj na dole, prawda, bo to nie było jeszcze ksiądz Jerzy, tu nie mieszkał, tylko tu na dole były takie dwa pokoiki przedzielone małym takim, można powiedzieć, korytarzykiem. I tam w tym pokoiku, gdy mnie tu skierowano, gdzie tu jest ksiądz Jerzy, odprawia się takie, znaczy są pracownicy służby zdrowia. Bo ksiądz Jerzy wówczas temu średniemu personelowi służby zdrowia po prostu był kapelanem ich. I tam razem z nimi śpiewał i ksiądz Jerzy, jak ja wszedłem, on oczywiście natychmiast do tych drzwi tu do mnie przypadł. No i bardzo się ucieszył, że ja przyszedłem. No i tam razem z nimi posiedziałem i ze wszystkimi razem porozmawiałem. No i później w nim, w jego pokoju naprzeciwko, z drugiej strony było, który był cały niemal zastawiony książkami. Też od razu rzucające się w oczy łóżko i książki, prawda? Miejsca na co innego nie było. No i mnóstwo porozstawianych kupeczek książek, prawda, jeszcze z boku. No i ten człowiek, który widać było cały, jak gdyby cały jest budowany w ten, można powiedzieć, świat przekazywania myśli. I tu właśnie ksiądz Jerzy od razu mi podarował, otrzymałem od niego Biblię, przez niego podpisaną. Po raz pierwszy tak głębiej się nad tym zastanowiłem, bo do tamtego czasu oczywiście Biblię znałem tak jak wszyscy, prawda? To znaczy przeglądałem, czasami sobie tam zajrzałem do czegoś, całą przeczytałem w więzieniu. To od razu powiem, nie ten egzemplarz, bo tego by mi nie dano, ale egzemplarz, który dostałem później z biblioteki. Bo w tamtym okresie ksiądz Jerzy nie miał takich jeszcze szerokich kontaktów, prawda? Ksiądz Jerzy w większości stykał się z ludźmi, którzy chcieli coś od niego, a rzadziej, którzy chcieli jemu coś tam, prawda, przekazać w naturalny sposób. Więc dlatego ksiądz Jerzy był ciekawy, jak to wszystko się od tej kuchni tworzy. I ja mu tam opowiadałem o wszystkich bieżących wydarzeniach, które miały na szczeblu regionalnym, jak i na szczeblu krajowym, prawda, co miało miejsce i co było tak zwaną kuchnią polityczną. No oczywiście wszystko to były takie fragmenty, które ja znałem, i ze swojego punktu oczywiście widzenia na to patrzyłem. Za to ksiądz Jerzy oczywiście wypowiadał zdanie, a przede wszystkim często niepokoje, bo to wszystko zawsze były sprawy konfliktowe przeważnie. Sprawy, które dotyczyły czegoś, co było zagrożeniem. I wtedy, jak rozmawialiśmy o tych tematach, to ksiądz Jerzy oczywiście się bardzo niepokoił i zadawał takie dodatkowe pytania. To było wszystko ten okres legalnego działania Solidarności, jak się to wszystko rozwijało. I ksiądz Jerzy bardzo się tym wszystkim interesował, oczywiście niepokoił. Jak wiadomo, były już wtedy te msze za ojczyznę, chociaż one oczywiście nabrały rozgłosu dopiero w okresie stanu wojennego. Ale to dlatego, że z całej Polski wtedy przyjeżdżali ludzie. Bo to się już odbywało, prawdę powiedziawszy, chyba od wtedy, kiedy był poświęcony sztandar Huty Warszawa, ale zawsze, zawsze one cyklicznie się odprawiały. I ksiądz Jerzy poza tym takie kazania, gdzie było połączone również elementy miłości ojczyzny z, można powiedzieć, z wiarą. To były bardzo częste, to nie tylko były w kazaniach tych mszach za ojczyznę, ale również w innych także ksiądz Jerzy o tym, o tej wspólnocie mówił. Ksiądz Jerzy i przez mszę za ojczyznę, i przez kontakty indywidualne z hutnikami, bo oprócz mnie oczywiście to była pewna grupa takich hutników prostych, to znaczy o tyle prostych, że nie pełniących żadnych funkcji, którzy utrzymywali z księdzem Jerzym tu stały kontakt. Jak wiadomo, w okresie stanu wojennego niektórzy to byli nawet tacy, którzy byli takim dozorem pewnym tutaj, prawda, którzy
próbowali go zabezpieczać przed tym, żeby mu się coś nie stało. Więc on tych ludzi bardzo wysoko cenił i oczywiście bardzo, można powiedzieć, interesował się ich losem i tym, jak im się powodzi. A ponieważ był on bardzo zaangażowany w te sprawy Huty Warszawa, więc hutnicy po prostu go pokochali. A jak pokochali, no to daliby mu wszystko. Taka prawda. To nie tylko ja. Ze mną rozmawialiśmy, jak mówię, najczęściej to właśnie na takie tematy. Czasem tematy rodzinne oczywiście, różne, które były jego niepokojami, były jego, można powiedzieć, zmartwieniami. Ksiądz Jerzy mnie dawał chleb, który dostawał z domu. Wspaniały. Można powiedzieć, że dzisiaj to już może niewielu nawet to rozumie, ale w okresie komunistycznym chleb był przeważnie niedobry, niesmaczny. Był taki, no, jak najgorszy, prawda, robiono. Za to on z domu dotrzymywał wspaniały domowy, takich pieczony chleb, który był, no, smakołykiem. Podzielił się ze mną również później, kiedyś, takim tortem, który zrobili dla niego w domu z napisem Solidarność. I zostawił tą centralną część Solidarność dla mnie, prawda? Dał mi tą centralną, boki, prawda? Zostały zjedzone przez innych, bo ksiądz Jerzy nie był żarłokiem, trzeba powiedzieć. Częstował w zasadzie wszystkich i sam nie jadł dużo. Więc po prostu dzielił się z innymi.